To był zwykły dzień. Nikosz grał w gry komputerowe, a Emma czytała, kiedy nagle ze starej książki wypadła stara mapa. Czy to początek przygody? Emma boi się tego, co nieznane, ale to tylko zachęca Nikosia. Chociaż on też się wszystkiego boi. Mapa prowadzi ich do góry. To może być niebezpieczne. Rodzice nigdy nie wpuszczają ich na strych. Ale mapa na to wskazuje. Kogo powinniśmy posłuchać? Na górze musi być coś ważnego, co ukrywają nasi rodzice. Dlaczego mieliby ukrywać pajęczyny i śmieci? Emma boi się pająków. Będą musieli tutaj posprzątać. Sekretny pokój na poddaszu to marzenie każdego nastolatka. Nikosi i Emma mają tu co robić. Może teraz przestaną się kłócić? Nie na długo. Znęcanie się nad siostrą jest podłe. Znęcał się też nad kimś innym. Pan pająk ma coś do powiedzenia Nikosiowi. Dlaczego uciekasz? Już nie jesteś taki twardy, co? Wracaj! Nikoś zdecydowanie nie wygląda już na twardziela. Czy będzie miał teraz supermoce? Nie, chyba że wkurzanie siostry liczy się jako supermoc. Ściany czynią Emmę jeszcze bardziej szaloną. Czas wykorzystać jej trening w szkole artystycznej. Wszystkie te różowe rzeczy doprowadzą Nikosia do szału, a serca sprawią, że wyląduje w psychiatryku. Nie masz miejsca na miłość w swoim sercu? Co za zrzęda. Zrujnował plany Emmy. Jak ci się nie podoba, zrób to sam. Inspiracja jest wszędzie. Nikoś robi ściany Lego. Wygląda fajnie. Nawet lepiej niż ściany Emmy. Wszystkie elementy są gotowe. A może nie? Wreszcie zabawki Nikosia są na uboczu. To zaczyna się układać. Nikoś nigdy nie słynął ze swoich umiejętności, ale czuje się zmotywowany. Jest w tym świetny. Teraz ma drewnianą kanapę. Trochę zbyt drewnianą. Kanapa, nie Nikoś. Farba to naprawi. Albo nie. Ta kanapa nie jest zbyt wygodna. Emma jest pod wrażeniem i ma pomysł, jak ją zmiękczyć. Świetnie! Nikoś zrobił fajną kanapę, a Emma nic nie ma. Jak mogę ją pocieszyć? To oczywiste! Zgadnij, kto to? Prezent! To krzesło od razu rozweseliło Emmę. Dobrze, że nie ma lustra. Ten makijaż nie jest najlepszy. Ten strych jest teraz sekretnym pokojem dzieci. Wreszcie się nie kłócą. Emma nie może przestać dekorować. Nie ma ideałów. Emma szuka czegoś na swoją stronę ściany. O, obrus. Dobrze, że uczestniczyła w kursach magii. A teraz obrus zniknie. Niezły baldachim, Emmy. Nikoś będzie jeszcze studiował mapę. Może jest więcej skarbów do znalezienia. Nikoś zaczyna schodzić szlakiem. Już prawie. Jest tak blisko. Na mapie jest smok, ale w rzeczywistości to tylko zamek. Jak Nikoś może go otworzyć? Widzicie gdzieś hasło? Napiszcie poniżej. Nikoś nigdy niczego nie zauważa. Nikoś znalazł na strychu stary kostium Batmana. O, już nie pasuje. Maska nie schodzi. A co z twoimi supermocami? Znajdźmy dla niego inne zastosowanie. Kiedyś to była osoba, a teraz to wieszak. Trudno jest robić makijaż bez lustra. Więc Emma zamawia sobie jakieś przez internet. To było szybkie. Ale odbicie jest dziwne. Skąd wzięły się te zmarszczki? Coś tu jest nie tak. O, to tylko folia. Nikoś zdołał ją uspokoić. Nikoś ćwiczy rzuty za 3. Uderzenie siostry? 100 punktów. Fani to uwielbiają. A oto jego trofeum.
Wygląda jak kosz na śmieci. Nie, wcale nie. Tak naprawdę to super obręcz do koszykówki. Emma zrobiła sobie półkę, a Nikoś idzie na randkę. Emma potrzebowała kolejnego zapięcia, ale Nikoś potrzebuje krawata i paska. Emma już je wykorzystała. Nie może tak iść na randkę. Nikoś znalazł starą szafkę i wyciągnął ją na strych. Nie otwiera się. Powinien iść na siłownię? Czy jest silniejsza niż on? Przemoc to nie jest rozwiązanie. Ciepło i życzliwość zawsze przynoszą efekty. Nawet Nikosiowi. Jego ulubione dinozaury. Myślał, że zniszczył je meteor. Nikoś nie ma zbyt wielu zainteresowań. Ale to stare pudełko, które znalazła Emma, jest całkiem fajne. Statuetka Oscara i zdjęcie. Muszę to mieć. I wszystko inne. Co ona ma za problem? Cały sens posiadania młodszej siostry to zabieranie jej rzeczy. Nikoś ma co do tego własne plany. On potrzebuje lampy. Emma wcale nie jest zazdrosna. Nic a nic. Jest tak niecierpliwa, że ma już gotowy plan. Jest taka szczęśliwa, że zupełnie zapomniała o jego alergii na kurz. Nie lekceważ dzieci. Nikoś jest prawie pewien, że właśnie wymyślił nowy trend na TikToka. Jego konto, Disco Nikoś, staje się hitem. Ma całe dwa lajki. Pożyczy kilka rekwizytów od swojej siostry. Promowałbym jej konto, więc lepiej weźmy to. Nikoś i horrory to kiepska mieszanka. A Emma to wszystko prześpi. Jej chrapanie jeszcze bardziej podkręca strach. Będzie musiał dokończyć film. Co się dzieje? Może rodzice trzymali ich stąd z daleka, bo strych jest nawiedzony. Nikoś to taki tchórz. Ma bujną wyobraźnię. Emma ma milion strojów. Więc potrzebuje szafy, żeby gdzieś je włożyć. Dostawca już jest. Zaraz, a po co mi to? Pomieszałeś moje zamówienie. Pewnego razu zamówiła kociaka i dostała tygrysa. Potrafiła poradzić sobie z bestią, więc z drabiną też. Internet świetnie działa na poddaszu. Nikoś nie chce zejść po kole. Nie musi. Emma podzieli się z bratem, czy tego chce, czy nie. Nikoś wynalazł urządzenie do kradzieży napojów. Powinien to opatentować. Ale Emma jest mądrzejsza niż Nikoś myśli. Jej gorące kakao znika na jej oczach. Musi oszukać złodzieja, używając sprytnych metod. Czujesz, że coś się pali? Pali ci się w buzi! Nikoś kocha nic nie robić. Och, musi wstać i wziąć piłkę. O, ale szczęście! Co tu jest? Gdy tylko znajdziesz skarb, pojawi się ktoś, kto ci go zabierze. A jeśli w środku jest coś strasznego? Skomentuj poniżej i powiedz Nikosiowi i Emmie, czy powinni go otworzyć, czy pozwolić rodzicom zdecydować, co robić. Emma jest pewna, że jest królową szkoły. No, ale szkoła jeszcze nic o tym nie wie. Stara się wyglądać idealnie. To jej główny problem. Biedactwo nawet nie podejrzewa, że nie należy oceniać książki po okładce. Emma jest zdesperowana i nie wie, jaką wybrać sukienkę. Jej lokaj też kompletnie nie wie, o co chodzi. Ale bądźmy szczerzy, odpowiada mu bycie księciem przebranym za księżniczkę. Bogata dziewczyna ciągle popisuje się diamentowymi dodatkami i naśmiewa się z biednej. Teraz będzie egzamin końcowy i zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni. Jenny ściągała i teraz skończyła swoje zadanie. I nawet dzieli się z resztą, podczas gdy Emma patrzy na swoją biżuterię. A oto wyniki testu. Wszyscy dostali piątki, z wyjątkiem bogatej ślicznotki. Jest zła, jest bardzo niezadowolona z takiej oceny. I jest gotowa coś z tym zrobić. Ale ocena napisana brokatem jest znacznie lepsza. Emma nie jest zadowolona z jadłospisu w stołówce. Od 20 minut się zastanawia, aż zrobiła się za nią ogromna kolejka.
a tłum wymknął się spod kontroli. Przerwa wkrótce się skończy. I jeszcze nie zjedli. Jenny wie, jak odwrócić uwagę bogatej dziewczyny. Nie może odmówić diamentów. Nawet jeśli są fałszywe. Ale dowie się o tym za późno. Ona nawet nie wie, co jest w środku. Wyraz jej twarzy był bezcenny. Ale teraz nie każe wszystkim czekać. Emma nie ma żadnych przyjaciół. Nikt tak dawna do niej nie pisał, że jej telefon pokrył się pajęczynami. Ale wszyscy cały czas wysyłają wiadomości do biednej dziewczyny. Nie ma ani chwili wytchnienia. Emma tylko śmieje się z jej taniego telefonu, który rozładowuje się po 5 minutach. Do szkoły dostarczono prawdziwą koronę królowej Anny. Nikt nie może dotknąć tego rzadkiego eksponatu. Jak to możliwe, że na głowie Emmy nie ma wspaniałej korony? Teraz chce tego bardziej niż czegokolwiek na świecie. Lojalny sługa dostanie wszystko, czego potrzeba. System bezpieczeństwa jest taki sam jak w kuchni Emmy. Nikoś wielokrotnie go mijał w drodze do lodówki. Jeśli wyobrazi sobie, że korona to kanapka, to wszystko będzie okej. Ale korona to tylko hologram. Bogata dziewczyna jest wściekła na takie wieści. Ale gdzie jest prawdziwa korona? Możemy się tylko domyślać. Wow, Jenny ma taką fajną torbę. Sama ją zrobiła. Emma stara się zwrócić na siebie uwagę torebką. To najnowszy model domu mody Trum. Ale nikogo to nie obchodzi. Irytuje ją obojętność innych. Nikoś uznał, że torebka szefowej potrzebuje więcej blasku. Diamentów nigdy za wiele. Emma powinna zawsze błyszczeć. Ta torebka stała się za ciężka dla tej małej damy. Ale teraz wszyscy na nią patrzą. Nie chciała tego rodzaju uwagi. Ale nawet ten silny gość nie może podnieść jej torebki. Przyjaciele robią sobie selfie. Nikt nie zawołał Emmy. To naprawdę niesprawiedliwe. Sama robi sobie zdjęcie i oczywiście wygląda na zbyt smutno. Nie możesz tego wrzucić na Insta. Drogie dodatki zawsze rozweselają bogatą dziewczynę. Osobisty fotograf przesadził z lampą błyskową. Wszyscy dosłownie oślepli i nie mogą znaleźć wyjścia. Emma jest pewna, że jej uroda miała na nich taki wpływ. Nowa zabawka bogatej dziewczyny to wspaniały diament. Każdy musi to obczaić i pozazdrościć Emmie. Ale wszystkie oczy skierowane są na organizer, który zrobiła Jenny. Uczniowie byli pod większym wrażeniem tego niż kamieni szlachetnych. Głupcy. Jenny ma tak mało pieniędzy. Jej bieda bawi Emmę. Jest na swój sposób dziwna. Może sobie pozwolić na najdroższe ciasta. Ale nie ma jeszcze normalnego służącego. Niezdarny Nikodem wszystko upuścił. Kolejny dobry dzień jest zrujnowany. Emma prosi o marker do podkreślenia tematu lekcji. Jenny zawsze chętnie pomaga swojej koleżance. Emma nie mogła zignorować okropnych paznokci sąsiadki. Jenny czuje się trochę zawstydzona, ale ubóstwo Jenny tylko ją wzmacnia. Zamierza poprawić swój manikir tekturą. Tak, dobrze słyszeliście. Tekturą. Emma ma swoją osobistą manikurzystkę. Jak myślisz, czyj manikir jest lepszy? Daj nam znać poniżej. Nic tak nie zbliża jak wspólny obiad. Emma postanowiła dać swoim koleżankom z klasy najdroższe hamburgery. Jenny pozostała głodna. Nie dostała niczego od bogatej koleżanki. Wygląda na to, że hamburgery mają niespodziankę. Dlatego są takie drogie. I nic nie może uratować zęba Andy'ego. Pani Ruby poprosiła wszystkich o przyniesienie laptopów na zajęcia. Emma ma oczywiście diamentowego laptopa. To limitowana edycja. Jenny używa laptopa z kartonu. Sama go zrobiła. Koledzy z klasy to uwielbiają. Z wyjątkiem bogatej dziewczyny. Te, które łatwo zniszczyć wodą. Ale niezdarny woźny znalazł mi jeszcze bardziej niezdarnego lokaja, Nikosia. I jak zawsze to zemściło się na Emmie. Nie wolno przynosić takiej broni do szkoły. Bogaczka jest pewna, że można wyrwać faceta na piękne błyskotki. Ale ten prostak nic nie wie o drogocennych kamieniach. Ani o pięknie. Jak możesz nie widzieć, jak ładna i bogata jest Emma? Poza tym jest bardzo hojną dziewczyną. Nikt jej nie docenia. W drogim długopisie Emmy skończył się atrament. Nie będzie pisać długopisem swojej biednej koleżanki z klasy. Ma pomoc w takich sytuacjach. Nikoś robi wszystko sam. Jenny znów dostała 5. Świetna robota! Emma też dostała 5. Ale to nie jest jej ocena.
klasie jest nowy piątkowy uczeń. Nikoś, gratulacje! A Emma będzie musiała sama napisać test. Tekturowa szafka Jenny jest całkowicie zepsuta. Próbuję ją zamknąć od 20 minut. Ale bogata dziewczyna może otworzyć swoją szafkę jednym guzikiem. Emma uważa, że kłótnia Jenny z drzwiami szafki jest zabawna. Ale dobry kolega zawsze pomoże swojej koleżance. Jej koleżanka z klasy uważa, że to niesprawiedliwe. Ona też chce dobrego kolegi, który by się nią zaopiekował i obudził w niej miłość pocałunkiem. Tak jak w bajce o Rapunce. Ale jest zbyt kapryśna, by być szczęśliwa. Zobacz, jaki pierścionek ma Jenny. Sama go zrobiła. Emma też ma się czym pochwalić. Ma taki ogromny diament. Niewiarygodne. Jenny zaprasza koleżankę z klasy na wspólny obiad. Wygląda na to, że diament jest za duży. Emma będzie musiała zostać i rozwiązać jeszcze kilka problemów. Aby zyskać aprobatę kolegów z klasy, Emma postanowiła urządzić wielką imprezę. Wydrukowała zaproszenia i nadmuchała balony. A właściwie Nikoś to wszystko zrobił. Ale nikt nie chce przyjść. Podobał Ci się nasz filmik? To daj nam lajka i subskrybuj. Do zobaczenia niebawem.